Siemanko, ja jestem Michał i witamy w kolejnym odcinku Votore TV, w którym zadamy naszym gościom kilka ciekawych pytań. Kornik, powiedz mi, jesteś znany ze swoich szalonych pomysłów. Nie myślałeś, żeby wystąpić w Votore? Moje zobowiązania kontraktowe nie pozwoliłyby mi na to, żebym wziął udział w tym turnieju, ale bardzo ciekawa formuła tego turnieju przygłała moją uwagę. No ale walczyłeś już kiedyś chyba z chłopem 20 kilo cięższym, nie? Na tak, ringu, no zawsze lubiłem się bić i dążyłem do walki z dużymi facetami. No, ogólnie lubię zestawienie Dawid kontra Goliat. W tym turnieju też mam kilku swoich faworytów i wcale to nie są ci najciężsi, najwięksi faceci. A powiedz mi, Przemek, kiedy tak siedzimy tutaj sobie razem, nie korci się trochę, żeby wrócić na ring? Może na parę gołe pięści w Votore? Parę lat za późno i choć powiem szczerze, no kilka lat temu i gdyby formuła była tylko na pięści, to bym się nad tym zastanawiał. No w takiej przekrojowej formule jak MMA czy Votore, to powiem szczerze, no nie czuję się zbyt pewien. Natomiast ciekaw jestem zawodników z takich dla mnie trochę egzotycznych sportów. Na przykład z capoeiry, która tak naprawdę na większości ludzi bardziej kojarzy się z tańcem niż z taką użytkową sztuką walki. Powiedzcie panowie, jakie są w ogóle motywacje zawodników, którzy chcą wystartować w Votore? Wiesz, ogólnie motywacji było tyle, ile zgłoszeń, więc jest to niemożliwe, żebym omówił każdym, że tak powiem, osobno. Na pewno nie będę teraz brał na widelec takich banalnych motywacji, typu właśnie pieniądze, sława, kobiety. Absolutnie nie mówię, że to są złe motywacje, każdy powiedzmy ma subiektywne odczucia, ale na pewno moją uwagę, zarówno jak i tutaj Pawła, zwrócił Damian Majewski. Jest to chłopak z Warszawy, który trenuje MMA. Bardzo fajnie napisał w treści, że dla niego nie są ważne pieniądze, nie jest ważna sława. On po prostu chce dać dobre show, tak? Ma do udowodnienia ludziom, że po prostu co potrafi, a przede wszystkim chce udowodnić sobie, że naprawdę jest w stanie walczyć na poziomie widowiskowym jak innych federacji bardzo znanych na całym świecie, tak? Że po prostu chce pokazać, że w żaden sposób nie ustępuje. I ja naprawdę na to liczę, zarówno tak jak tu Paweł też zwrócił uwagę, jest to jedno na pewno z takich bardziej oryginalnych naszych osób, które będą za nami biły. I wiesz, nie tylko, tak jeszcze wtrącę a propos właśnie Damiana, bo nie tylko on, ale tak jak rozmawialiśmy w poprzednim odcinku, gdzie te zgłoszenia były różne, naprawdę różne i ludzie mają różne motywacje, tak jak powiedzieliśmy, nawet nie chodzi o pieniądze, o chęć pokazania się, zaprezentowania swoich umiejętności, wiadomo, wygranie tego turnieju też dla takiej osoby będzie czymś, co wyhypuje go na wyższy level, nie tylko pod względem sportowym, ale i medialnie i tak dalej, i tak dalej. Otworzą się nowe drzwi do pewnych rzeczy. Mm-hmm. Natomiast właśnie ten turniej, wiesz, to zgłaszają się ludzie, którzy tak naprawdę po pierwsze nie wiedzą, kto jeszcze się zgłosił. Zwykle jest tak w zawodowym sporcie, tak jak z tym, z którym ja mam do czynienia, tak, redagując pewne treści. Zgłasza się zawodnik, może wziąć walkę, może jej nie wziąć, tak. Natomiast tutaj zgłasza się zawodnik, zgłasza się jeszcze 1000 zawodników, to też gdzieś tam oczekiwania przebiło. On nie wie, z kim stanie do walki i to jest właśnie to, ta otwartość na ten sport, na tą rywalizację, która tutaj będzie miała miejsce i której będziemy świadkami, nie? To jest coś pięknego. Fajnie jest przytulić 50 tysięcy, ale trzeba pamiętać, że to jest 50 tysięcy za 3 walki. To nie jest takie proste. Mm. I no też formuła walki jest zupełnie nowa, w związku z tym nie do końca ludzie sobie zdają sprawę z tego, co ich czeka. To też jest dodatkowy stres i naprawdę no, trzeba mieć dużą odporność psychiczną, duże jaja i dużą chęć udowodnienia sobie i innym własnej wartości, żeby tutaj wystartować. Konik, tylko doświadczony zawodnik MMA na pewno wiesz, co się dzieje w głowie zawodnika, który wchodzi do walki, szczególnie w nowej formule. Co to na co niż? No to jest sprawa bardzo indywidualna. Mm. No, emocje są i myślę, że też te emocje, chęć poczucia tych emocji była motywacją dla wielu zawodników właśnie, że wysłało swoje zgłoszenia. Czy te emocje, które odczują podczas walki, wpłyną na nich korzystnie, czy wręcz ich zahamuje, no to już jest sprawa indywidualna, no i tutaj ciężko prorokować. Pierwszy trener Mike'a Tysona powiedział coś takiego, że Kazdomato, że każdy się boi. Teraz chodzi o to, żeby ten strach wykorzystać, żeby cię motywował, a nie paraliżował. I no, ja jestem uzależniony od adrenaliny i próbowałem różnych sportów takiego wysokiego ryzyka, choćby wyścigi motocyklowe i powiem szczerze, że nic nie ma porównania do tego uczucia, kiedy wchodzisz do ringu tuż przed walką. I to bez względu na to, na poziom, jaki startujesz, bo też miałem okazję przyjrzeć się z bliska boksowi białych kołnierzyków w takiej bezpiecznej formule boksu w kaskach, w rękawicach, gdzie rundy są dwuminutowe, dwie albo trzy rundy i ci goście po prostu naprawdę przeżywają to tak, jakby walczyli o mistrzostwo świata. I tutaj
też na pewno tak będzie i to bez względu na to, czy ktoś ma jakieś doświadczenia w sportach walki, czy nie, bo umówmy się, nikt z nich nie walczył jeszcze na gołe pięści. Mm-hmm. Pozostaje nam mieć tylko nadzieję, że zawodnice podczas turnieju dadzą z siebie wszystko, a wy, jeżeli chcecie być na bieżąco, subskrybujcie nasz kanał na YouTubie, sprawdźcie naszego Facebooka oraz obserwujcie nas na Instagramie. Widzimy się 18 stycznia podczas transmisji live.